Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zaprosić Was na unboxing i prezentację oraz recenzję zegarka Casio G-Shock DWE 5600HG myślnik 1. Zegarek w wersji limitowanej. Jak widzicie, pudełko, samo pudełko jest bardzo przyjemne w odbiorze. Pudełko tego nie widzicie może na zdjęciu, znaczy na filmie, ale pudełko ma bardzo przyjemną, taką milutką strukturę. Jest to tektura oczywiście. Ale taka, nie wiem jak to określić, Włochata, fajna jest, fajna jest to w dotyku. Tutaj mamy dokładnie, zobaczcie, symbol modelu DW5600HG. Tam jeszcze będzie metka w środku. To jest opakowanie w ogóle zegarka międzynarodowe, ponieważ zegarek występuje w dwóch wersjach: w wersji na Chiny i w wersji międzynarodowej. To jest wersja międzynarodowa, która jest nieco okrojona, ponieważ wersja chińska posiada. Dodatkowo jeszcze puszkę, w której zegarek się znajduje. Tutaj jest po prostu w takiej tekturowej wytłoczce. Także zabierzmy się za sam unboxing. O. I tutaj, jak to w modelach DWE yy, yy, bardzo łatwo demontuje się bezel i yy, pasek. W związku z tym, zdaliśmy tutaj takie specjalne plastikowe narzędzie do demontażu yy, dekla. Jak widać, tutaj jest to pokazane, jak to robić. Klasyczne to elementy. Tutaj jeszcze starszy moduł 3229, bo zegarek w ogóle jest z połowy 2022 roku. Jeśli chodzi o że tak powiem, edycję tego modelu, no i tutaj właśnie jest to miejsce na te akcesoria, które wyjąłem. Teraz przechodzimy dalej i próbujemy dostać się do środka. W zasadzie to samo pudełko, które widzicie tutaj, widzicie również z drugiej strony. Więc teoretycznie można by je wyjąć w ogóle bez otwierania tamtej części, ale bardzo ciężko jest je wyciągnąć. Dlatego ja otworzyłem to wszystko i teraz dopiero on je tak wysunę. W momencie, gdy pozbywamy się zewnętrznego opakowania wewnętrzny również nie pozostawił wiele do życzenia, ponieważ tutaj z zewnątrz, jak widzimy, napis dzisiejszy jest w kolorze złotym. Tutaj to ta poświata kolorowa no to jest po prostu są odbicia różnych kolorów tutaj. Natomiast sam napis jest w kolorze złotym. Natomiast otworzymy pudełko, ten napis z kolei już jest w kolorze srebrnym i już dobieramy się do środka. Tu mamy standardową polską instrukcję obsługi od polskiego dystrybutora firmy ZIBI. Warto wspomnieć, że zegarki zakupione w firmie Zegarek.net, które było przyjemne dostarczyć mi ten zegarek do prezentacji, są zegarkami z oficjalnej polskiej dystrybucji, czyli każdy zegarek Casio, Casio wyposażony jest właśnie w taką książeczkową polską instrukcję obsługi. OK, i mamy to, co chcieliśmy zobaczyć, czyli zegarek, a dokładnie akcesoria do zegarka, bo do zegarka się jeszcze musimy dobrać, to nie jest takie proste. Ponieważ tutaj on ma wiele zabezpieczeń takich o, w postaci tekturek powyginanych w odpowiedni sposób, dzięki czemu wcale nie jest tak łatwo go stąd wyjąć. No ale staramy się tutaj w miarę zrobić to bezkolizyjnie, aby niczego nie uszkodzić. I już sekundeczkę, zaraz będziemy już w domu. Jest, słuchajcie, sam zegarek i co mamy? To jest generalnie model hip-hop gold chain, czyli złoty łańcuch hip-hopowców tak można chyba to tłumaczyć. No i nie da się ukryć: zegarek jest złoty, ale co jest właśnie fajne w tym zestawie, że te elementy można zmieniać. Zobaczcie, w każdym pasku, który jest w komplecie. Jest złota klamerka. Taka. Znaczy, no, ciężko to jest zobaczyć. Wiem, że to, jest to światło jest trochę mocne, ale klamerka jest złota, uwierzcie mi na słowo. Jest taka sama jak tutaj. I ten zegarek, ja powiem szczerze, o czym wyobraźnię, widzę na czarne, w czarnych elementach, ponieważ wtedy złote będą tylko te elementy na tarczy. Oraz napisy na bezelu, no i przede wszystkim pasek i bezel są wykonane w wysokim połysku, więc to naprawdę w mojej ocenie może robić robotę. Potem Wam pokażę jeszcze przykładowe zdjęcie jak te zegarki są przybierane, bo nie trzeba korzystać jednocześnie ze, z czarnego paska i czarnego, be, czarnego bezela. Można zastosować na przykład czarny bezel, złoty pasek i złote te elementy będą na tarczy, więc też fajne kombinacje można tutaj realizować. Według mnie ciekawa, limitowana edycja. Tutaj mamy też metkę z kodem produktu. Jest to oczywiście zgodne z tym, co jest na pudełku, czyli DWE5600HG-1ER. I to jest właśnie charakterystyczne, jak wspomniałem na początku, dla serii DWE. Jest w odróżnieniu od DW5600. Jest to zegarek wykonany w technologii Carbon Core Guard, czyli jest to koperta, która jest, nie jest stworzywa, tylko właśnie z takiego spiekanego, aż znaczy nie spiekanego, tylko skompresowanego pod wysokim ciśnieniem włókna. Pasek ma szybkie teleskopy z dźwigienką, dzięki czemu łatwo można demontować i montować ponownie pasek. I dekielek, właśnie, ma powtórzony ten, ten wzór, który, wzór łańcucha złotego, który znajdziecie również tutaj na samej tarczy zegarka. Jeżeli chodzi o moduł, jest to jeszcze starego typu moduł, co w mojej cenie wcale nie jest niczym złym, a wręcz dla niektórych osób jest modułem poszukiwanym. Mianowicie zegarek jest z podświetloniem EL czyli Electroluminescence i co jest fajne, zobaczcie, to podświetlenie jest charakterystyczne dla modelu właśnie również z, z tym łańcuchem w tle, więc wygląda to naprawdę, w mojej ocenie, fajnie. Charakterystyczną również dla modelu DW5600 i DW5600 jest, jest to, że podświetlenie działa tyle czasu, ile trzymamy przycisk. W odróżnieniu od wszystkich nowszych modeli, gdzie po prostu podświetlenie jest 1,5 lub 3 sekundowe i przy, nawet dłuższe przytrzymanie przycisku nie podświetla dłużej wyświetlacza. Trzeba go puścić i nacisnąć podobnie. W tych modułach jeszcze. Była właśnie, było właśnie stosowane rozwiązanie takie, że można, że można e, e, świecić podświetleniem tyle, ile chcemy. Oczywiście wiadomo, że to drenuje mocno baterię, ale jest taka możliwość. Sam zegarek wyposażony jest w przyciski w kolorze złotym. Oczywiście przycisk od ustawień jest nieco schowany z tego względu, już tutaj jego tylko krótkie naciśnięcie powoduje wejście do ustawień, dlatego te przyciski kiedyś były chowane. Potem Casio zmieniło, zmieniło, że tak powiem, funkcjonalność modułów i przycisk ustawień po prostu trzeba przytrzymać zazwyczaj przez 3 sekundy. Dlatego też one już wtedy nie są chowane i są wszystkie symetrycznie wystające z każdej strony identycznie. Sam zegarek. No, inaczej, to, to trzeba konkretnego użytkownika na taki zegarek. Ten, ten zegarek nie będzie się każdemu podobał. Ja czegoś takiego bym na pewno nie założył. Co nie znaczy, że nie lubię. Właśnie specjalnie zamówiłem go do prezentacji dla Was, bo pomyślałem, że on może się naprawdę fajnie. Prezentować na filmie i wydaje mi się, że jest nieźle. Ja go to tutaj przymierze. Teraz, jak zakładam ten pasek, słuchajcie, to mi się kojarzy od razu z takimi ludźmi, którzy są pomalowani właśnie tak, na takim kolorze, stoją gdzieś na starówkach i pozostają w bezruchu, aż ktoś wrzuci monetę do e, pojemnika, i wtedy ładnie machają najczęściej dzieciom albo podają rękę. E, natomiast e, ten zegarek, może pasować, a dlaczego nie? Może pasować jak najbardziej do jakiegoś outfitu bardziej takiego awangardowego. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, według mnie jak najbardziej ma taki zegarek sens. A że jest to dodatkowo limitowana edycja, gdzie możemy sobie właśnie pobawić się jeszcze w kolorystykę. Zobaczcie: Bezel w czarny na wysokiej połyski jest też z tymi złotymi napisami. Nawet przezroczysty Bezel też ma takie, chociaż nie, przepraszam, przezroczysty Bezel ma napisy w kolorze srebrnym. Ale już klamerkę ma w kolorze złotym. Także, e, także i, i fajną taką szlufkę y, też przezroczystą, ale mleczną. Tu z kolei szlówka jest matowa w odróżnieniu od błyszczącego paska, a tutaj szlówka jest taka mleczna, a pasek jest po prostu przezroczysty. Także, i wszystkie oczywiście, jak widzicie, są wyposażone w teleskopy, e, czyli jest to, to właśnie ta sama technika zakładania paska, co właśnie e, w przypadku oryginalnego, bo niestety nie można miksować, czy nie można mieć paska jednego na standardowe teleskopy, a drugiego na takie teleskopy typu Quick Release, ponieważ te teleskopy mają większą średnicę trzpienia, który wchodzi w kopertę i nie będą one ze sobą kompatybilne. Tu jeszcze pokażę Wam może jak działa ten, to narzędzie fajne tutaj do, do montażu bezela. Zobaczcie, kiedyś pamiętam były takie metalowe wkrętaczki, teraz jest wkrętaczek w postaci plastikowej i to jest chyba nawet rozsądniejsze, ponieważ wkrętaczek stworzywa, zobaczcie, to jest nawet takie ładne logo G-Shock. No to wam pokażę, jest wkrętaczek stworzywa. O, tu dobrze, dali tą gąbeczkę, to będzie służyło nam fajnie od razu, jako podkładka. Yy, taki wkrętak stworzywa po prostu nie porysuje niczego, i to jest uważam już bardzo dużą zaletą. Zwłaszcza w przypadku elementów, które są lakierowane. Także tak, wsuwamy sobie tutaj wkrętaczek. Można podważyć tutaj, o, tak i bezel schodzi bez problemu. On jest, jak widzimy, tutaj na kilku zaczepach. Zaczepy są w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. Podobnie jest po stronie przeciwnej, tu, tu i tu. I tak samo zobaczcie, tutaj ma to odzwierciedlenie na kopercie. O, w zasadzie zaczepy są po zewnętrznych tylko stronach, ponieważ tutaj po środku zaczepu nie ma, jest tylko takie wgłębienie, właśnie dla nie, tutaj, właśnie dla narzędzia. Z jednej strony ono jest, tutaj, z tej strony nie ma wgłębienia, z tej strony jest, więc tutaj zakładamy go tu, gdzie wgłębienia, wgłębienia nie ma. Jest, zobaczcie, charakterystyczna taka fajna cecha, mianowicie logo Shock jest na kopercie ukryte pod bezelem. Bardzo fajny taki smaczek uważam dla pasjonatów, myślę, że to będzie miłe dla oka. Ok, także ja tutaj nie chcę jakby, znaczy chciałbym to zrobić, tylko boję się, że zostawię za dużo śladów w tym pudełku, a to jest nowy zegarek i, i nie chciałbym, żeby ktoś kupując ten zegarek miał jakieś tam, nie wiem, może nieporozrywane, bo nie będę tego rozrywał, ale, ale jakieś ślady wyciągania tych bezeli, więc nie będę tego zmieniał, ale pokażę Wam za chwilę jak zamontuję z powrotem ten bezel, jak wyglądają różne wariacje. Połączeń bezela i paska na zdjęciach prezentowanych przez producenta. Już sekundeczkę Jak widzicie, zakłada się to wszystko bardzo łatwo. Wskakuje sobie tutaj na swoje miejsce. Trzeba tylko odpowiednio to zadziałać siłą, i jest wszystko ok. Tak, skakuje. A tu już skoczył wcześniej. Także wszystko, zobaczcie. Bezel już się idealnie ułożył. On sam z siebie na pewno nie spadnie. Nie ma na to szans. Ok, także weźmiemy sobie na chwilkę tablet i już Wam pokazuję tutaj, co producent ma do zaproponowania w tym modelu. Ok, także jak widzicie, bardzo fajna nazwa: Hip Hop Gold Chain. No brzmi to co najmniej poważnie. Tak się prezentuje zdjęcie reklamujące ten model. No to jest ten zegarek, który właśnie Wam prezentuję w tej dokładnie wersji. I tak, tutaj od razu Wam pokażę. To jest wersja na rynek chiński. Ona występuje od razu z puszką w kolorze złotym. Oczywiście, same te elementy dodatkowe są takie same. O, tak, się, tak, to, tak to wygląda, jeśli chodzi o, jeżeli chodzi o ten, tą kompletację, tak w, innej, w innym ujęciu. Natomiast wersję, za chwilę Wam pokażę wersję na rynek japoński, tutaj w wersji z przezroczystymi elementami założonymi: przezroczysty pasek, przez, przez, przepraszam, przezroczysty bezel. Tutaj z kolei mamy czarny pasek i złoty bezel. Nie, przepraszam, też chyba przezroczysty, chociaż ciężko stwierdzić. Tu na pewno już jest przezroczysty i zło, pasek i złoty bezel. No, nie mam niestety z czarnym tutaj zdjęcia. A to jest właśnie ta wersja. Ona jest tutaj opisana jako, że jest na rynek japoński, ale to jest po prostu wersja międzynarodowa, bo jako, że jest końcówka symbolu ER, to znaczy, że jest też na rynek europejski. Tak to. Się prezentuje dokładnie taki zestaw sprzedażowy, tylko że odwrotnie, że to widać najwyraźniej odwróconymi elementami, jest na rynek europejski, albo ktoś to po prostu już przede mną odwrócił, bo no, ten zegarek ma już półtora roku, więc. Może ktoś tam wcześniej w sklepie do niego zaglądał? Także tak to słuchajcie wygląda, jeśli chodzi o ten model. Myślę, że całkiem ciekawy, zwłaszcza jeżeli chcemy mieć w kolekcji coś takiego nietypowego kolorystycznie. Myślę, że warto nad tym modelem się pochylić i zastanowić się nad nim, a. Link do jego zakupu, oczywiście, w sklepie zegarek.net. Podrzucam Wam w opisie filmu. Bardzo możliwe, że on jest teraz w jakiejś promocji, natomiast jeżeli dodatkowo mój kod zadziała rabatowy, to będzie tylko miło, bo niestety kod rabatowy działa zazwyczaj na te zegarki, które innego rabatu nie mają. Wtedy mój kod daje do 10%. A jeżeli zegarki są zrabatowane już, to często albo rabat jest mniejszy, bo nie mogę w ogóle. Także warto sobie czysto testować, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś zegarkiem na stronie Zegarek.net. Po prostu wrzucić go sobie do koszyka, wpisać mój kod TOMG80 i yy, yy, sprawdzić po prostu jaki rabat i czy w ogóle wskoczy Wam na zamówienie. Kod oczywiście nie musicie zapamiętywać, będzie w opisie filmu. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się, się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę i zapraszam również do, do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a na moim kanale znajdziecie przeszło 400 filmów na temat zegarków Casio G-Shock, Casio Baby G, Protrek, Oceanus, Edifice. Jest też nawet jeden Overland, że tak powiem, submark mało znana w Polsce, głównie na ręk japoński. Także takie ciekawostki u mnie na kanale można pooglądać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.